Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Fight Night Champion. Dobra, czyli po prostu tutaj mamy już kolejną walkę od razu. Ja nagrywam oczywiście ten odcinek zaraz po wcześniejszym, więc jestem tak nahypowany teraz na walkę, więc nie musimy się tutaj bać o jakieś fejle. Chociaż widzę, że ten gość jest tak mocny, że ja pierdzielę. Dobra. Ale musimy tego gościa znokautować prawą ręką, jak tutaj widzimy. Use heavy right punches and dobra. Okej. Okay. Czyli po prostu tutaj będzie coś. Tutaj gra nam podpowiada, że musimy... że mamy szansę go znokautować, kontrą z prawej ręki. O, właśnie czymś takim, co teraz poleciało. Dobra. Spokojnie. Pięknie, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że szybko go znokautujemy. Wiecie, czego się najbardziej boję? Najbardziej boję się walki ostatecznej. Jak możecie się domyślić oczywiście, walka ostateczna będzie z tego. O, Shit, fuck. Dobra, ja tu muszę się patrzeć na to, bo... walki ostatecznej, bo jednak walka ostateczna będzie... będzie... No, trudna, po prostu będzie trudna, mimo... O, pięknie, jak go wolnęliśmy teraz. Dobra. Ale to jeszcze nie będzie ten... To jeszcze nie będzie to. Dobra. Uuu, świetnie, dobra. Dobra, walnij go, dawaj. Lecz. Ja pierdzielę, jego w dupę jebana mać. Dobra, spokojnie. Wstajemy. Tak, okej. Kurde, niedobrze. Niedobrze, znokautował nas. Ja pierdzielę, możemy przegrać tę walkę. Ale nie. Musimy go po prostu znokautować z prawej ręki. Jak widzicie tutaj, gra nam podpowiada. Znokautuj Stewarta z prawej ręki. Ale wiadomo, że to nie będzie takie łatwe. Oczywiście nie, widać, że nie broni swojej głowy, ale jednak ma też mocne walnięcie. Jak widzicie, już raz nas znokautował i już prawie dwa razy nas znokautował. Więc musimy się tutaj jednak tak samo bronić, jak i próbować go walnąć z prawej ręki. Dobra. No właśnie, tutaj komentator mówi, że Bishop próbuje teraz odzyskać swój honor przez to, że w ostatniej rundzie został znokautowany. No niestety nasza wina, znaczy moja wina. Ała, spokojnie. Dobra. Musimy go znokautować z prawej ręki, bo gra nam tak podpowiada. Najlepiej by było właśnie z kontry. No a co, już przytulasz, już? Już? O, ja pierdzielę, widzicie, znowu, ja pierdzielę, spokojnie. A, shit. Niedobrze, dobra. Kurde, niedobrze. Kurde, niedobrze. Pięknie. Kurde, widzicie, akurat teraz moglibyśmy go znokautować. W ostatniej sekundzie mogliśmy go znokautować, ale niestety, dobra. Ale już widać, że gościu się męczy. Już widać, że gościu się męczy. Dobra.
Spokojnie, teraz widać, że Bishopowi tak strasznie stamina szybko leci. Ja nie wiem czemu. Ajajaj, teraz nam kontrę dał. Dobra, znowu kontra była. Kurde, musimy go znakautować, no. To po prostu musi się stać. Pięknie, teraz to było świetne. Dobra. Jakoś teraz się w ogóle nie bronił, tylko się odchylił. Cały czas się teraz odchyla. Nie wiem o co mu teraz chodzi. Chyba, że specjalnie tak robi, żeby nas zmęczyć, a potem jakieś kombo duże wykonać. Nie, my się na to nie natniemy. Świetnie, ja pierdzielę, ale to jeszcze dwa razy walnęliśmy go jak leżał, jak spadał. Ale niestety wstanie. Wiadomo. Dobra. Czyli mamy po nokaucie jednym. Dobra. Spokojnie. Kurde. Ogólnie naprawdę gra mi się tak strasznie podoba. Ło kurde, nie, teraz może mi się nie spodobać to, co teraz będzie. Nie, tylko nas nie nokatuje. Fuck. Nie, spokojnie. Okej. Dobra, po brzuchu poszło ładnie. Spokojnie, musimy wyjść z rogu. Pięknie. Pięknie, kolejny knockout. Świetnie, o, znokautowany, już stracił przytomność. Pięknie, super, zajebiście, podoba mi się to. Znaczy przytomny jest, ale taki po prostu zamroczony. What? Aha, czyli musimy go po prostu znokautować. No nie, no ja, naprawdę? Ja pierdziele, no bez przesady. Że musimy go znokautować z prawej ręki? Tak? Dobra, nokautujemy go od razu, lecimy. Od razu, z prawej, kurde. Ja pierdziele, no dobra. Czyli teraz po prostu musimy używać prawie cały czas prawej ręki. O ja pierdziele, ale właśnie nie podoba mi się to, że jak przegramy, że jak będzie jakiś game over, to czasami gra po prostu wraca do pierwszej rundy, co jest po prostu strasznie wkurzające. Ale wiadomo. Pięknie, to była piękna kontra. Jakoś musimy sobie z tym poradzić. Dobra. Po prostu musimy pokazać światu, że potrafimy, że nasza prawa ręka działa. Dobra. Jak widzieliście, tam się wkurzyłem, zrushowałem gościa w pierwszych sekundach pierwszej rundy i od razu go zamroczyło, czyli, dobra, power punche teraz cały czas lecą na jego łeb. Już niedługo na pewno będzie tak zamroczony, że może nawet go znokautujemy w pierwszej rundzie. Oczywiście nokauty będą lecieć dwa. Znaczy domyślam się, że po prostu dwa nokauty będą. Teraz cały czas power punche lecą. Cały czas power punche. Wow, widzicie to? Cały czas power punch. Ajajaj. Dobra. Pięknie. Musimy osłabić jego lewą stronę twarzy, żeby potem jak go walnąć, to po prostu od razu go znakautować, czy coś takiego. No po prostu musimy się postarać. Pięknie. Dobra, druga runda. Szybko sobie musimy z nim poradzić. Pięknie. Nawet mi stamina tak szybko nie spada teraz. Dobra. Okej, teraz musimy troszkę się uspokoić. Spokojnie. Wygraliśmy oczywiście walkę, ale wiadomo, że znokautowaliśmy go z lewej ręki i po prostu był game over. No trochę niesprawiedliwe, ale wiadomo, że skoro gra nam każe znokautować go z prawej ręki, no to musimy jednak to zrobić, prawda? Pięknie.
Po prostu teraz będę używał cały czas prawej ręki. Po prostu. Boję się, że znowu go że będzie tak, że... No po prostu. Prawa ręka leci cały czas. Jakiegoś uppercuta też zrobimy. On się teraz cały czas broni. Dobra, o, już zaczyna przytulać. Już coś się z nim dzieje. Już się troszeczkę męczy. Dawaj. Już broni cały czas swą, kurczę, lewą stronę twarzyczki, tak? Czyli już coś się dzieje, już go boli. Dobra. Stamina nam troszkę spadła. Upstairs. Proszę bardzo. Kurde, spokojnie. Pięknie. I teraz tylko z prawej ręki go znokautować. Dawaj. Leć, nokautuj. Kurde. Ja pierdzielę, to by było ładne. Dobra, trzecia runda. I znowu lecimy. Dobra, spokojnie. Pięknie dostał z prawej ręki teraz. Dobra. Teraz, kurde, nie mogę go trafić. Cały czas idzie do tyłu. Albo się broni. Ajajajajaj. Musimy go znakotować. Gra inaczej nam nie pozwoli wygrać. Po prostu nie... O, uwaga. No nie przytulaj teraz, kurde. Cwaniaczku. Kurde, no niedobrze. Ja pierdzielę, no. Tylko nie. Dobra, padaj, znaczy wstawaj. Ja pierdzielę, co? I znowu? Jest, wygrałem teraz, kurde, już myślałem, że z lewej ręki go znokautowałem, ale wygraliśmy! No właśnie, z prawej ręki go walnęliśmy, mi się wydawało, że z lewej, ale okej, wygraliśmy, lecimy dalej, haha! Dobrze! Podoba mi się to. Isaac, which bishop brother hits harder? Which bishop brother hits harder? That's your question? Get these people. Well, neither one of them can punch like me. I can guarantee you that. But between the two of them, well, I'd say little Andre hits harder. I mean, the jailbird's washed up now. I mean, he was a genuine contender. But the big baby, well, the big baby has always been a pretender. Dobra, tutaj oczywiście widzieliście naszego brata, który oglądał ten wywiad z tym Isaaciem. Troszkę się wkurzył, bo go, no, obraził. Ale okej, lecimy z kolejną walką. So the heavyweight career of Andre Bishop tries to move forward tonight. Good evening, I'm Joe Tessitore, alongside... Kontynuujemy naszą karierę teraz za Andre Bishopem. No i teraz musimy się napierdzielać z tym gościem, dobra. White Cooper, czy coś takiego, dobra. No i okej. Czyli po prostu musimy go pokonać. Gra po prostu nam mówi, żeby go pokonać. No dobra, czyli mamy wolną rękę. Oj, coś tam komentator powiedział, że z okiem coś? Że prawe oko? Prawe oko, tak? Tylko mam nadzieję, że to nie u nas prawe oko, tylko u niego, żeby to była jakaś podpowiedź. Dobra. Pięknie. Okej, spokojnie. Może ma słaby brzuch, bo widać, że ma taki troszeczkę, no... Że trochę brzucha ma. Spokojnie. Dobra, poradzimy sobie jakoś z nim.
poradzimy sobie. Pięknie. Pięknie w brzuch. Ja nie wiem. Ten gościu w ogóle nic nie robi. Czasami mnie zaatakuje, ale ja mogę sobie robić z nim co chcę, a on nic nie robi, no. Trochę dziwnie. Ale okej. Dobra, znowu w brzuch. No, coś tam robi. Może się wkurzył. Ajajaj, zmęczony. Dobra. Pięknie. Dobra. Świetnie. No po prostu go niszczymy teraz. Jak widzicie, no jest pierwsza runda, 10 sekund, ale on już jest tak poobijany przez nas. Chyba że specjalnie tak robi, żeby nam stamina spadła, a on potem zrobi coś dziwnego, że po prostu będzie jakiś, nie wiem. Protect your cut eye, czyli my jednak mamy coś z okiem. If Cooper hits... Aha, okej. Dobra, czyli po prostu my musimy chronić oko. Tak, widzicie, teraz mamy takie... Czekaj, które? The cut over your eye. Nie wiem które. Chyba po prawej mamy. Spokojnie. Musimy po prostu... Oko. Dobra, dawaj go. O, właśnie, czyli po prostu mamy tutaj 15, czyli 15 razy może nas walnąć. Znaczy, no nie musi, ale może, no ale no cóż. Ajajaj, znowu nas walnął tam. Fuck. Po prostu musimy chronić, jak widzicie. Dobra. Chronimy oko. Dobra, bronimy się. Resetujemy staminę. Leci powoli, ale jak wiadomo... ale w brzuch. Drugo. Oj, świetnie, super. Który to już ten? Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Ja muszę się teraz skupić, bo mamy jeszcze 13 dostępnych oczu, że tak powiem. Ale okej. No i znowu. Dobra. Raszuj. Dobra, okej, spokojnie. Jak widzicie, słaby gościu jest ten, bo prawie w ogóle nas nie napierdziela. Ale jednak, jeśli walnie nas właśnie 15 razy w oko, no to po prostu sędzia, no ktoś tam, referee, nie pamiętam kto to był. Nie pamiętam co to znaczy. No po prostu przerwie mecz. Nie, że my przegramy knockoutem czy coś, tylko po prostu przerwie mecz. A co? Nie ma. Dobra. Pięknie. Dobra, bronimy oko. Pięknie. A, czyli co runda mamy reset tego. Świetnie. Bardzo mi się to podoba. A, już nas przytula, czyli już mu się coś dzieje, tak? Dobra. Świetnie. Jest! Zajebiście! To pięknie wyglądało. Oj, coś mi się wydaje, że w ogóle nie wstanie teraz. Widzicie? O, już koniec. Nie, już koniec. Leży. Ale go walnęliśmy. Normalnie. Ohohoho. Okej, widzicie tutaj to oko? No właśnie, ale jak widzicie, nawet przecięte oko nam nic nie ten. Nic, kurczę, nie zrobiło. Zawsze wygramy. Nie będziemy mieć żadnej, kurczę, przegranej. Bardzo mi się to podoba. Lecimy dalej. DL has agreed to a fight between you and Kobe Nichols. If we beat Nichols, we'll be in the top 10. What are the conditions? He says there aren't any. There's always conditions with DL. I'm sure we'll find out what they are. But we really need this fight. Okej, czyli od razu nowa walka, no to lecimy. Musimy odkryć chyba sami, co po prostu ma nasz przeciwnik, jaką ma słabość.
Wcześniejszy gościu, jaką miał słabość? W sumie nie za bardzo wiem. No miał słaby brzuch, znaczy miał brzuch, po prostu miał brzuszystko. No miał też chyba słabą głowę, bo jak go walnęliśmy tak rasa porządnie, to po prostu, no po prostu nawet nie próbował wstać, no to po prostu, no dupa, no leżał i gówno cycki. Leżał i koniec. Dobra, czyli teraz lecimy z kolejnym gościem. Jakiś Teddy Nichols czy coś takiego. Dobra, tutaj mamy Andrzej Bishopa. Who went away due to legal problems and now comes back as a contending hopeful in the heavyweight division. Well, it won't be the first time a smaller guy beat a bigger guy if Bishop wins this fight. You go back in the history of this sport. Okay. Smaller guys have moved. Jeszcze zobaczymy naszego oponenta. Okay, tutaj mamy naszego oponenta. Dobra, no to lecimy. Lecimy, proszę państwa. Dobra. He doesn't take, but aha, okay. Dobra, więc już wiem, o co chodzi. Nie za bardzo znosi... ma mocną głowę, ale nie za bardzo znosi walnięcia w ten, w body, czyli w brzuch. Dobra, what? Wybaczcie. Zaraz, co jest? He doesn't take body punches very well. Aha, czyli po prostu nie możemy go tutaj walnąć, nie możemy go walić w ten, w brzuch, bo jak widzicie, on dziwnie się zachowuje. Czyli po prostu, dobra, pozostaje morda. Pozostaje jego morda i musimy unikać walnięcia w ten, w jego brzuch. Bo nawet możemy być zdyskwalifikowani za bardzo natarczywe atakowanie bardzo słabego punktu, bo może ma coś tam złamane, ale jednak podjął się walki, bo zgodzili się ci z góry. Także po prostu musimy unikać walnięć w brzuch. No i u nas też, ale wiadomo, że po prostu nie możemy być zdyskwalifikowani. Dobra, po prostu musimy się skupić na mordzie, tylko i wyłącznie. Okej. Dobra. On próbuje cały czas bronić swojego brzucha, bo jak widzicie, często możemy go walnąć w głowę, bo myśli, bo skoro ma słaby brzuch, to myśli, że będziemy go tam walić, ale jednak, jak widać, cały czas w mordę dostaje. Dobra, dawaj. Pięknie zaprykata teraz dostał. Dawaj. Tylko nie... Właśnie nie hit the body, właśnie nie. Pięknie, odpłaciliśmy się. Pięknie. Kurde, ja chcę go znokautować, no. Dobra. Skończymy tę rundę. No, jeszcze dostał w mordę. Oho. I know, kid, I know. But Queen's got this referee in his pocket. That's his condition. Forgive me this fight. I lose. No, ain't gonna happen. That's right, kid. You're gonna wear this guy out, okay? Keep moving. Keep that jab in his face. Counter upstairs when he opens up the punch. Do not go to the body. Upstairs, you got it? I got it. Stay upstairs. No właśnie, jak widzicie, teraz jest wytłumaczone, dlaczego wzięli tego gościa. Przepłaci, znaczy... O, świetnie, teraz w mordę. Kurde. No nie, zdążył nas przytulić. Kurde, niedobrze. No! Po prostu nie możemy go walić w brzuch, tak jak mówiłem przez całą poprzednią rundę. A tutaj przez filmik po prostu zostaliśmy powiadomieni, że no cóż. Troszeczkę ludzie z góry zostali... mieli troszkę zapłacone przez tego całego gościa. I dlatego wpuścili tego oponenta naszego na ring, bo tak to inaczej by go chyba nie wpuścili, skoro ma tak strasznie słaby brzuch. Dobra,
Ale wiadomo, my się nie natniemy na takie coś. Będziemy go cały czas walić po mordzie. Dawaj, 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 atakuj, atakuj. Chcesz robić jakieś... Aj, aj, aj. Dobra. Spokojnie. Zmęczony, zmęczony. Pięknie. Dobra, dobra. Kurde, niedobrze. Andrzej strasznie zmęczony jest teraz. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Tylko nie idź do... Nie! Spokojnie, spokojnie. Kurde, niedobrze. Zmęczony jest zmęczony jest w tej rundzie. Dobra. Poobijana morda, widać. Jak widzicie, stamina Bishopa jest teraz strasznie, strasznie słaba. Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, ale w każdym razie musimy go po prostu pokonać. Tak czy siak, nie ma tutaj żadnego żeboli. Nie ma żeboli, musimy go pokonać. Ojajaj, tylko nie w brzuch, tylko nie w brzuch. Zrobiliśmy kontrę w brzuch, była ładna, ale niestety nie w tym przypadku. W tym przypadku to nie było na naszą korzyść. To chyba, że go troszeczkę osłabiliśmy i teraz możemy w mordę mu dać. Dobra, dobra. To była piękna... Piękne combo, ale jednak dał nam teraz, kurde, z... Dobra! Kurde. Musimy go pokonać, no ja pierdzielę. Ajajaj. Spokojnie, 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 spokojnie. Mordę. Niedobrze. Dawaj, lecisz. Ajajaj. Kurde. Dobra, dobra, teraz ładnie go walnęliśmy w łeb. Spokojnie. Za chwilkę skończymy rundę, znaczy jeszcze troszkę czasu jest. Jeszcze mamy szansę go nawet znokautować. Muszę wrócić do używania prawej ręki, bo jednak prawa ręka... Oj, shit! Jego prawa ręka jest troszkę silniejsza niż lewa. Jak walniemy go z prawej, to oczywiście jest większa szansa na zamroczenie. I może stracić po prostu przytomność wtedy. Ale okej, dobra, teraz leci... Oh my fucking god! Ja pierdziele! W ostatniej sekundzie nas znokautował. Dobra, na szczęście szybko wstaliśmy. O, ja pierdziele! Niedobrze, niedobrze. Oh fuck! Dobra, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Możemy go walnąć w brzuch. Teraz oczywiście przez przypadek go walnąłem w brzuch. Kurde, niedobrze. Nie radzimy sobie za bardzo teraz. Stamina Bishopa jest strasznie na niskim poziomie teraz. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Nie wiem, co się stało. Dobra, dobra. Lecisz, lecisz, lecisz. Mamy na to aż 10 rund. O ja pierdziele. O ja pierdziele, niedobrze. Wstawaj, 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 wstawaj. Dobra, dobra, dobra. O, oh, fuck. Normalnie... Niedobrze. Musimy się nauczyć kontrę robić. No właśnie, coś takiego. Pięknie, ja pierdzielę, to mi się podobało. No właśnie, ale niestety wstał szybko dosyć. Ale jednak już... Dobra, czyli teraz po prostu będziemy lecieć bardziej na kontrę. Dawaj, dawaj, dawaj.
Będziemy lecieć bardziej na kontrę. Dawaj, dawaj, dawaj. No, no nie w brzuch. Pięknie. Nie, 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 nie. Nie wal, nie wal, nie wal go w brzuch. No fuck. Kurde, niedobrze. Jak tak dalej pójdzie, to mnie zdyskwalifikują. Aj, aj, aj. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Fuck, tylko nie w brzuch. O. Dobra, spokojnie. Pięknie, pięknie. Lecisz, 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 Andrzej, lecisz, lecisz, lecisz. Okej, okej. Pięknie, ja pierdzielę, ale zaprykato dostał. No teraz po prostu nie powinien nawet nie próbować wstać. Jeszcze wstaje, ja pierdzielę, dobra. Dobra, dawaj. Pięknie! Teraz po prostu będzie... O, no właśnie, i to mi się podoba, proszę państwa. Widzicie? Kontry lecą, tak... A, już nie wstaje. O, właśnie, haha. Świetnie, wygraliśmy kolejną walkę. To była dosyć trudna walka, ponieważ, no, musieliśmy unikać walenia w brzuch. Ale jednak, wygraliśmy. I co na to powie ten cały boss? Zobaczymy, proszę państwa, zobaczymy. Andre, I know you don't want to fight your brother, but I remind you, this meeting was not my idea, it was Raymond's. I need this fight, Dre. The public has doubts about who deserves the fight for the title, me or you. You stole your brother's thunder, Andre. Man, I didn't steal anything. It's not about that. I've been Big Baby Bishop ever since you won the gold medal. I never had a chance to be anything else, never even had a chance to be my own man. Sorry, Raymond. I didn't mean to... As my brother, you owe me the chance to prove myself. No dobra, więc w kolejnym odcinku będziemy chyba walczyć ze swoim bratem, prawda? Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie! Tomek, czy wasz dom publiczny jest czynny? Tak? Okej, dostajemy! Dzień dobry pani! Oh my god! What the fuck is... Nie. Takich domu policji to ja nie sobie nie przyjmuję! Sukinsyny! O-o! To jest dużo tutaj. Dawaj, sukinkoty! Haha!